tvpodkarpacie.pl. Paulina Myćka oraz Joanna Wicik 1 czerwca zasiądą w sejmowych ławach. Od 1994 roku tego właśnie dnia odbywają się sesje Sejmu Dzieci i Młodzieży. Uczennice Gimnazjum nr 2 są jedyną drużyną z Sanoka, która w tym roku weźmie udział w tym wyjątkowym posiedzeniu Sejmu. Już raz byłem w Warszawie i właśnie zwiedzałyśmy Sejm, no a teraz będziemy mogły zacząć tak, jako posłowie. Ja osobiście nie wiążę swojej przyszłości z polityką, no ale kto wie, może coś kiedyś. Opiekunem Pauliny Jaś jest Adam Wal, nauczyciel historii. Przepustką do Warszawy okazało się przygotowanie pracy na temat Parku Miejskiego. Nasz zespół wybrał problem dotyczący wykorzystania parku i funkcjonowania parku w przestrzeni miejskiej. Mieszkańcy naszego miasta mogli napisać kartkę pocztową do osób związanych z górą parkową, do osób historycznych. Co w tym parku nam się podoba, co jest dobrego, a co można byłoby zmienić. Wiele osób bardzo pozytywnie zareagowało. Tak. Ale też bardzo dużo odmawiało z powodu braku czasu. Albo po prostu im się to nie podobało, że siedzimy i zajmujemy przestrzeń. Dziewczyny, uczennice klasy trzeciej, choć nie posiadają jeszcze prawa wyborczego, wydają się być świadome rangi każdego głosu, który decyduje o tym, kto będzie kierował naszym państwem. Pomimo tego, że obecnie polityka nie jest naszym głównym zainteresowaniem, myślę, że udział w obradach Sejmu Dzieci i Młodzieży pozwoli nam na zrozumienie, jak ważne jest świadome oddawanie głosu na kandydatów na posłów, senatorów i prezydenta. Taka postawa to zasługa wartości wyniesionych z domu, ale też tych ukształtowanych w szkole. Kształtowanie świadomości obywatelskiej jest jednym z celów edukacji, a co za tym idzie, zadaniem szkoły w tym zakresie jest przygotowanie uczniów do aktywnego, do świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu publicznym. No nie zawsze dom rodzinny spełnia to zadanie dostatecznie, dlatego no szkoła przejmuje od rodziców, od domu rodzinnego to zadanie i tutaj w naszym gimnazjum staramy się bardzo duży nacisk kłaść na te kwestie. Każda ta akcja, zarówno Sejm Dzieci i Młodzieży, jak i inne, które realizujemy, na przykład prawybory parlamentarne czy prezydenckie, udowadniają jedną rzecz. Jeśli rozmawia się z młodzieżą, traktując ich w sposób dojrzały, dorosły, to bardzo wiele wspólnie można zrobić. I nieprawdą jest, że młodzież jest bierna. Trzeba ją tylko poprowadzić, poddać jakiś pomysł, a potem młodzież naprawdę wspaniale pracuje. I cieszę się, że taką właśnie młodzież mamy u nas w naszej szkole. Sejm Dzieci i Młodzieży zbiera się raz do roku, 1 czerwca, w Międzynarodowym Dniu Dziecka. Nadmienić należy, że Polska jako pierwszy kraj w Europie zorganizowała tego typu przedsięwzięcie. tvpodkarpacie.pl